cześć, witajcie w kolejnym filmiku na kanale Possum Travel. Jaki mamy dziś dzień? Dzień vloga! Zabrały się Was do miasteczka. Ciekawe, czy ktoś poznaje. Zaraz Wam pokażemy z tyłu, co się rozprzestrzenia za nami. Jesteśmy w miasteczku, w którym był kręcony teledysk Eda Sheerana. Także wpiszcie w komentarzach, czy zgadzicie, gdzie jesteśmy. A my Wam powiemy za chwilkę. Także jesteśmy tutaj z Madzią i z psiakami. Z Fabiem i z Gucim. Droga była daleka i mroźna, ale dojechałyśmy. Jesteśmy zadowolone, że zaliczamy kolejny punkt na naszej mapie podróży. Jeżeli czas wystarczy, to jeszcze pojedziemy w jedno miejsce, ale nie wiemy. Jeszcze zabierzemy Was do centrum. Także dzisiaj będzie się troszkę działo. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś jedzonko odwiedzimy. Jak nie zapomnimy nagrać, to nagramy. Także zostańcie z nami, bo będzie dziś, myślę, całkiem przyjemnie. Fajnie. Jeszcze psiaki. Idziemy śladami Eda. Tutaj papciuś maszeruje. Maszeruje papciuś i maszeruje Guciuś. Tak? A za nami oczywiście Galway. To jest właśnie to ujęcie, tak? Z teledysku. Z ostatniej sceny z teledysku, także jestem ciekawa, czy ktoś zgadzie. Jesteśmy. No nic, idziemy dalej zwiedzać. Madzia czeka za nami. Także gonimy ją. Dalej maszerujemy w nasz punkt obserwacyjny. Zaraz go zobaczycie. Chłopaki dzielnie też maszerują, bo po 3 godzinach w samochodzie to szczerze powiedziawszy, że aż nam się zachciało spacerować. Już dosyć tego siedzenia. Droga była trochę nużąca. No i mówimy tak, że fajnie by było pewnie zwiedzać coś latem. Także jeszcze musimy następnym razem wybrać się latem do Galway. Ale zobaczcie, pięknie zielono za mną, także w ogóle nie odczuwamy tego, że jest zima. No i chłopaki dzielnie też maszerują. Także odezwiemy się już za chwilę do Was, a tymczasem dalej maszeruję, doganiam dziewczyny przede mną. Kawałek mi uciekły. A kto przyjechał do Galway? Guci i Fabciuś. I Fabciuś jest z Galway, tak? No. Idziemy. Fabcia, szybko maszerujemy. Gonimy panią, szybko. Mówiłam Wam przed chwilą, że dziewczyny nas wypruły do przodu i zostawiły mnie z tyłu, a zobaczcie. Pierwsi zawsze będą ostatnimi. Coś jednak jest w tym powiedzeniu, bo dziewczyny są teraz za nami. Także dałam radę z chłopakami. Żadnym skrótem. Ominęłam je, bo źle one poszły. Także no, czekam na dziewczynę i ruszamy dalej. Jesteśmy w Galway na głównej uliczce. Idziemy zwiedzać. That's fine. Tutaj spójrzcie, taki diabelski młyn. A tak się prezentuje ten bar z zewnątrz i idę nam zamówić najsłynniejsze fish and chips w Galway. Wchodzimy. Zamawiamy coś dobrego dla nas. Zamawiam nam na wynos, bo jesteśmy z pieskami. A tak się prezentuje wnętrze tej restauracji, baru rybnego. Zobaczcie, jakie detale. I tutaj w tej knajpie również był Robert Makłowicz, także przypadkowo to wyczaiłam. No, a tutaj na górze macie menu. Tak się prezentuje. Ryba 8,20, frytki 3,20. Ja już zamówiłam i czekam na nasze danie. Nagrywam, zobaczcie, żeby nie było, nagrywam, to jest moja ryba z frytkami. Kod z surówką Kolesław. Dziewczyny mają kiniasz, czy masz, nagram Was. Jedzą w aucie. Proszę. Kinga jest z groszkiem. Guci, co nie widać. Madzia, jest i Fabio. Ja tu wkładam ten brudę, dobrze, Madziula tutaj nam ogarnia wszystko, żeby było na tip-top i zaraz ruszamy. Także zjadamy. Wracamy do domu, chłopaki się pospali, jest już ciemno, także nie damy rady już nigdzie jechać, jedziemy do domku. A no to nadszedł czas na wizytę w irlandzkim Lidlu. Jak to się prezentuje? Wchodzimy na przycisk. Na wejściu mamy ozdoby świąteczne i owoce, lodówkę z owocami, warzywami. Dzisiaj mało osób, jest niedziela, jest godzina 18, także oj, zobaczcie, jest maszyna do robienia właśnie soku z pomarańczy 100%. Ciekawe, czy u nas jest coś takiego w Lidlu, czy nie? Bierzecie sobie butelkę. Fresh orange juice kosztuje euro 99, butelka kosztuje 4,99. Wrzucamy pomarańczki i produkujemy sobie świeży soczek. Myślę, że fajna opcja.
a ja uderzam na lodówki, ponieważ przyszłam tutaj w konkretnym celu, mianowicie po mięsko dla chłopaków. Kinia czeka z psiakami na zewnątrz, także lecę szybko patrzeć, co tam jest. Znalazłam, jest mięsko dla chłopaków, także lecę do kasy. Jeszcze Wam pokażę pokrótce, co tu jest ciekawego jeszcze. Sekcja deluxe. Owoce. Chciałam powiedzieć słodyczki. Słodycze. O, i są różnego rodzaju słodycze, które są też w Polsce. Nie wiem, czy próbowaliście, czy nie, ale Wam polecamy. Takie pierniczki, one są bardzo dobre.